Dziewczyny, jesteśmy po finale drugiego sezonu Love Never Lies. No właśnie, jakie odczucia, bo jednak zwycięstwo, domyślam się, że te emocje sięgały zenitu w tym wszystkim. Znaczy my generalnie jak przyszliśmy do programu, to w ogóle nie patrzyłyśmy na wygraną ani na pieniądze, więc jak był już ten finał, dzień ostateczny i my byliśmy w tej pierwszej trójce, no to gdzieś tam przez sekundę dopiero wtedy pojawiło się, kurde, i my możemy wygrać ten program, nie? Ale generalnie to miałyśmy tak, że my jakby byliśmy tak tam... Tyle było przeróżnych tych emocji, które nam mi szargały przez te 3 tygodnie, że po prostu to była ostatnia rzecz, o której ja osobiście pomyślałam. Więc no super, że wygrałyśmy. Oczywiście spożytkujemy to pewnie na jakieś podróże i rzeczy, które mamy zaplanowane. Aczkolwiek nie był to u nas jakby wygrana numer jeden. U nas naprawdę zależało nam na... rozwijaniu naszych wątpliwości w związku. Dlatego no super, że dodatkowo mamy taki gratisik finansowy. Na pewno go wydamy. Tak naprawdę od samego początku ty, Aniu, określiłaś, że no kurczę, no Paulina nie chce z tobą jeszcze mieszkać. Jak to wygląda, Paulina, na dzień dzisiejszy? Czy już udało się i zamieszkałyście razem? Oj, kochany, udało się. Mieszkamy razem już od 2 miesięcy. Byłoby to troszeczkę wcześniej, ale mieszkanie musiałyśmy trochę przygotować. No i też podróżowałyśmy no, sporo, więc nie było czasu, żeby... tą przeprowadzkę zorganizować, ale teraz już jesteśmy razem, mieszkamy razem i jest dobrze. No to w takim razie jak wam się układa takie życie codzienne właśnie, kiedy razem mieszkacie, bo to jest jednak coś nowego, każdy ma swoje jakieś tam przyzwyczajenia, jak to u was wygląda? No mi się wydaje, że jest dobrze, oczywiście są jakieś tam, nie wiem, malutkie zgrzyty, może jakieś sprzątanie albo coś, ale to wydaje mi się, że każda para to ma, każdy związek, więc no nie ma jakiejś tam kłótni. Myślę, że z naszych przyzwyczajeń po prostu zrobimy parodię na TikToku. No. Obrócimy to w żart po prostu. Obrócimy to w żart, żeby każdy jakby mógł się... trochę utożsamić dokładnie. Z nami, co nie? Także... wszyscy mają problemy, a my te problemy możemy pokazać. Każdy ma swoje po prostu faktycznie przyzwyczajenia. Jak, nie wiem, ja jestem bałaganiarą po prostu i Paulina po prostu zwraca mi uwagę. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o samo mieszkanie razem, wspólne ze sobą, no to myślę, że my się super po prostu uzupełniamy. Że nie ma tak, że którejś mówi zrób to, zrób tamto. Ja robię coś, Paulina robi coś innego i to jest super. To w takim razie tutaj pytanie, bo wiem, że były obawy, Paulina, twoje tak naprawdę, jeżeli chodzi o zapoznanie z rodzicami. No właśnie, jak to wygląda? Czy ty, Aniu, miałaś szansę poznać rodzinę Pauliny? Znaczy, Paulina jest bardzo zżyta ze swoją mamą i przez takie 2 mignięcia miałam z nią styczność, że ją poznałam, ale tak w locie. A jeżeli chodzi o jakieś takie zapoznanie typu obiad, no to zapytajmy. Jest to przed nami. Paulina ma zaplanowane, żeby to nie było na wariata po prostu, tylko żeby sobie usiąść. No też nie ma co ukrywać, na ten ostatni czas był taki, że w biegu żyłyśmy. No i żeby to po prostu było takie naturalne, tak spokojnie. No to w takim razie takie ostatnie pytanie. Jak wyglądają wasze relacje z innymi uczestnikami, kiedy już te drogi się rozeszły, każdy mieszka tak naprawdę w innym miejscu? Czy macie ten kontakt ze sobą i kto tak naprawdę na chwilę obecną daje wam takie największe wsparcie? Bo gdzieś tam te emocje w programie były naprawdę skrajne, bym powiedział. Znaczy ja utrzymuję kontakt z Billim, jakby Cornel mieszka za granicą, ale ma w planach przeprowadzenie się do Warszawy, więc myślę, że wtedy nasz kontakt wróci taki, jaki był pewnie w programie, ale na dzień dzisiejszy ja tylko z Billim. Czyli tak jak było od początku, tak było, wiesz, od początku. Mój syn po prostu i tak. Ja tutaj chyba dzięki Ani też poznałam Billiego, więc razem się tak nieraz spotykamy. Dziewczyny, w takim razie ja wam życzę powodzenia, mam nadzieję, że wydacie dobrze te pieniądze. No i co? No i przede wszystkim szczęścia, bo to najważniejsze. Dziękujemy bardzo. Jesteśmy już tak naprawdę po wszystkich odcinkach, które są dostępne na Netflixie programu Love Never Lies z drugiego sezonu. No właśnie, te emocje po finale, czy to wszystko już zdążyło opaść? Jeszcze nie zdążyło opaść, tych emocji było stanowczo za dużo i myślę, że to jeszcze przez jakiś czas będzie powoli z nas schodzić. Będziemy się jeszcze parę razy kłócić pewnie. Parę? Paręnaście. Parę nasze codziennie, ale staramy się, idziemy w dobrym kierunku. Dogadujemy się. No właśnie, czyli tutaj od razu mogę zaznaczyć, że jesteście razem po programie. Nie jesteśmy. Nie jesteście, okej. Czyli jak na chwilę obecną wygląda wasza relacja? Spotykamy się.
staramy się odbudować to wszystko, ale też nie naciskamy na to w żaden sposób, tylko żeby wszystko wyszło jakoś naturalnie. Jest inaczej niż było wcześniej. Wcześniej to było takie odbudowywanie związku, będąc w związku, tak. A teraz mieliśmy na dłuższą przerwę. Nie musieliśmy tak naprawdę decydować się na jakikolwiek powrót do chociażby spotykania się, ale stwierdziliśmy, że skoro wychodzi to naturalnie, to czemu? Tak, no tyle. W takim razie to była wasza taka wspólna decyzja, czy gdzieś tam impuls którejś ze stron? Wspólna decyzja. To w ogóle naturalnie, bo no, nawet sobie tak nigdy... Nie zdaliśmy sobie nawet sprawy z tego, ale zaczęliśmy się codziennie spotykać nagle. Ja bym w życiu nie wyjechaliśmy razem na wakacje i tam się wszystko zaczęło. Okej, ale jednak ten impuls taki, który powiedział, że okej, dajmy sobie czas, też był. Kiedy on się pojawił, że faktycznie na razie dajmy sobie przerwę, żeby nie być w tym związku, i pozwolić sobie na taką naturalną relację. W sumie to nawet nie była przerwa, po prostu po programie stwierdziliśmy, Zerwaliśmy. Że... To nie mieliśmy w ogóle kontaktu ze sobą, to nie zero. Jest to, że oboje nie czujemy się dobrze w tej relacji, że ona sprawia więcej cierpienia niż pożytku, więc totalnie nie mieliśmy ze sobą kontaktu. Aż nie musieliśmy sobie oddać naszych rzeczy, bo mieszkaliśmy razem Tam się kontakt odnowił trochę. Tak. I od tego tak się trochę wszystko zaczęło? Tak. Okej. To w takim razie takie ostatnie pytanko. Jak wyglądają wasze relacje na dzień dzisiejszy z innymi uczestnikami? Bo tutaj Ania mi przed chwilą podkreślała, że z synkiem ma kontakt. Mam kontakt z moją mamą. No i dobrze. Mamy bardzo dobry kontakt. Ona mi też pomagała wcześniej. Jak tego potrzebowałem i na pewno będziemy w kontakcie cały czas. Z twojej strony jak wygląda kontakt z innymi uczestnikami? Czy jakieś tam bliższe relacje się nawiązały z kimkolwiek? No ja mieszkam z Pauliną i Kamilem, więc jak najbardziej. Ja też z nimi mam kontakt. No tak. Tak, no także z Pauliną szczególnie taki najbliższy kontakt, z Amandą tak samo w sumie. Większość z nas trzyma ze sobą ten kontakt, no ale tak najczęściej to właśnie Amanda jeszcze tam do nas wpadała, czy Marek. No i Kornel też w sumie. Z Kornelem mam też bardzo dobry kontakt. Tak. To takie chyba najbardziej kontrowersyjne pytanie. Czy macie kontakt z singlami, którzy pojawili się w Willi Pokus? Już nie. A był kiedykolwiek? Po odcinkach? Tak, wcześniej był, ale już totalnie zerowy. No z Mateuszem jakiś kontakt mamy, ale to tak zawsze było na już takim płaszczyźnie czysto koleżeńskiej. Też jakby Mateusz jest akurat spokojny. No. Poznam. No to kochani, ja wam w takim razie życzę wszystkiego co najlepsze i mam nadzieję, że tam wszystko się ułoży i będzie pozytywny odbiór oczywiście. Dzięki. Jesteśmy po finale tak naprawdę drugiego sezonu Love Never Lies. No właśnie, czy emocje to wszystko już opadło? I na jakim etapie aktualnie jest wasza relacja? Emocje już opadły. No nasza relacja się toczy dalej. Budujemy wspólnie tą przyszłość. Ruszyła się. Tak. To... Stała w miejscu, ruszyła. Ruszyła i ruszyła w dobrym kierunku w końcu. Weszliśmy też na nowy etap. Kupiliśmy psa. Jest to dla nas taki nowy... Tak, psie dziecko, taki nowy rozdział dla nas, więc cieszymy się bardzo. No, może w najbliższej przyszłości też przeprowadzimy się może do innego miasta, więc no, ta przyszłość jest na pewno budowana razem, po prostu, żeby szła razem dalej. To pytanie, czy warto było wziąć udział w tym programie, bo to myślę, że takie najważniejsze pytanie. Warto było. Na pewno jakbym cofnął czas, to jeszcze raz bym się zgłosił i wziął w tym udział. Zdecydowanie. Ja tak samo i absolutnie mimo tych emocji, tych negatywnych emocji, pozytywnych, ja też polecam każdemu, jakby miał nawet taką możliwość uczestniczenia w takim programie. To jest też super lekcja dla samego siebie, bo możemy sprawdzić siebie, swój charakter i jak się zachowujemy w takich niecodziennych sytuacjach. To w takim razie pytanie, czy te wszystkie drobne elementy, które wam wcześniej przeszkadzały, czy chociażby kłamstwa, które czasami się pojawiały, czy to wszystko zostało wyklarowane, że tak powiem, zaczęliście z nową, czystą kartą? Absolutnie. Uważam, że mamy czystą kartę i oczywiście odbywały się długie, długie rozmowy po powrocie do domu i w takie właśnie szczere, dojrzałe w końcu i ta komunikacja też u nas ruszyła, bo chyba podzielisz się. No tak, no to co było problemem,
no jakby dajmy na to, te obowiązki domowe są robione. No wiadomo, z kłamstwami jest tak, że kłamstwo masz nie wiedzieć o kłamstwach. Tak. No ale z tego, co się orientuję, to tutaj też jest klarowna sytuacja i to jest jedyne kłamstwo, jakie kiedykolwiek w stosunku do mnie Karolina wystosowała. I ostatnie. Mam nadzieję. No. To ostatnie pytanko. Jak wyglądają wasze teraz relacje z innymi uczestnikami, którzy pojawili się w programie? No wiadomo, że każdego nie polubimy, ale no, z większością jest naprawdę super kontakt, nawet z singlami, ale no to tutaj oni mają między sobą też niezłe dramy. Ale uważam, że zdobyliśmy fajne przyjaźnie, uważam, że na lata. No tak jak Max wspomniał, z jednymi się bardziej zżyliśmy, z drugimi mniej. Natomiast też przywołam tutaj Monikę, która była parą Maxa, że o dziwo się dogadałyśmy bardzo dobrze po programie, także super. To w takim razie pytanie, tu już wiemy, że z twojej strony macie kontakt z singlem. A z twojej strony, gdzieś tam ten Krzysztof, który wzbudzał najwięcej emocji, myślę, że w szczególności u ciebie, jak to wygląda? Z Krzysztofem zakończyliśmy naszą znajomość w programie w Grecji. Tam się widzieliśmy ostatni raz, tam ostatni raz rozmawialiśmy. I temat jest zakończony, jest postawiona kropka po powrocie do Polski. Ja zablokowałam go na wszelkich social mediach, także nawet nie wiem, co się u niego dzieje. Ale z tego, co wiemy, to pracowaliście razem. Tak, pracowaliśmy razem, ale to jeszcze było przed programem. Max też pracował z nami, także tyle wiemy. Nie, to on z nami pracował. No tak, on z nami pracował. My razem, on. Kochani, w takim razie ja wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że wszystko będzie się toczyć tymi torami, którymi powinno i wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. Jesteśmy po tak naprawdę wszystkich odcinkach po wielkim finale drugiego sezonu programu Love Never Lies. Emocje opadły po tym wszystkim. Jak na dzień dzisiejszy wygląda wasza relacja? Bo oczywiście tego jesteśmy ciekawi. No co? Jakby to powiedzieć, dalej jesteśmy jakkolwiek razem, ale już nie w związku. Okej. Okay. Teraz przyjaźń. Tak, jest lepiej niż kiedykolwiek. Tak, to jeszcze raz. Jest lepiej niż kiedykolwiek. Czyli tak naprawdę wybraliście tą opcję przyjaźń. Czy faktycznie na 100% da się po związku, po intensywnej relacji wejść w tę relację przyjacielską? Wiesz co, bardzo wielu znajomych też totalnie nie dowierza w to, że my jesteśmy w ogóle w stanie się dogadać. To jest pierwsze, że my jesteśmy w stanie się dogadać. Ci, co się ciągle kłócili, tak. A dwa, że w ogóle no, istnieje, moim zdaniem istnieje przyjaźń. Przyjaźń po związku? Znaczy, bo u nas było też tak, że my zaczęliśmy od tej przyjaźni i chcieliśmy spróbować level wyżej. No nie udało się to. Było to długie, ale się nie udało. A cały czas, jak wróciliśmy do tej przyjaźni, jest tak jak na początku. W sensie nie ma tych uczuć, jest po prostu czysta przyjaźń i to jest zajebiste. Mogę polegać na Pauli, Paula może polegać na mnie. Przede wszystkim właśnie okazało się, że wcale może nie jest tak łatwiej i lepiej bez tego Kamila, tylko faktycznie bez tych oczekiwań. O. No właśnie, tutaj pojawia się pytanie, czy mieszkacie razem? Nie będę ja nic mówił ze swojej strony, oddam w 100% wam głos, jestem bardzo ciekawy. No więc tak, no, mieszkamy razem, aczkolwiek przeprowadziliśmy się już jako przyjaciele. To było ustalone, że okej, okay, tak będzie dobrze. Nie mieszkamy tam też sami, mieszkamy z... między innymi z Sandrą. Tak, z przyjaciółmi. I no te i bardzo... wszystkie imprezy odbywają się u nas. No i oczywiście, oczywiście jeszcze mamy też dużo gości, w tym też moją dziewczynę obecną i się bardzo dobrze dogadują. No to pytanie w takim razie, kto jest twoją nową dziewczyną? Czy to jest jedna z uczestniczek programu Singielka na przykład? Nie. Jest to osoba z podobnego świata, bo gdzieś tam aktorka teatralna, influencerka, aczkolwiek jest to całkowicie poza programem. Poznaliśmy się bez wiedzy o tym programie. I... w mieszkaniu. Prawda, w mieszkaniu przez znajomego, ale tak, no jest spoza tego programu i bardzo mnie to cieszy. Jak ty na to wszystko zareagowałaś? Nie było zazdrości? Zazdrości zupełnie nie było. Przede wszystkim, wiesz co, na czym mi zależało na początku? Żeby się z nią dogadać. I żeby było tak, jak jest teraz. Naprawdę. Tak, to tak. Po prostu nawet oboje ustaliliśmy, że nie brniemy w to dalej, tylko po prostu, żeby było dobrze. I też ona od początku, tak naprawdę pierwsze nasze spotkanie z Oliwią wyglądało tak, że od początku ja przeprowadziłam tę rozmowę, że słuchaj, jakby między nami nic, to już nigdy.
spokojna, wiesz, na sobie będzie. No bo... Mam nadzieję, że po prostu będzie fajnie. Jest gdzieś ten strach jednak, nie? Kurczę, no wiąże się z osobą, której mówię, no nie muszę mówić się to samo, co w programie, czyli kocham cię, jesteś dla mnie najważniejsza. W programie te emocje były zaślepione, teraz są szczere, więc Oliwka, kocham cię. Ale no po prostu fajnie, że się dogadało. Była ta rozmowa faktycznie zainicjowana od strony Pauliny, sobie siedzieliśmy na tarasie, jedliśmy kolację, a tu nagle Paulina i tak siada. I milczy, i na nas patrzy i nagle, dobra, i zaczęła rozmawiać. I się dogadały zajebiście, to jest świetnie. Wspólna kawka z rana, trójkę. To w takim razie ostatnie pytanko. Jak wyglądają wasze relacje z innymi uczestnikami, a przede wszystkim też z singlami? Czy jednak ten kontakt się urwał gdzieś, w szczególności Paula, z swojej strony? No bo tutaj wiemy, że już jesteś w relacji jakiejś rozkwitającej. Jak to wygląda? Jeśli chodzi o Olka, tutaj no, nie było żadnej kontynuacji po programie. Jeśli chodzi o innych singli, no wpadają do nas czasem. Także raczej utrzymujemy kontakty. Jeśli chodzi o całą ekipę, tak samo. No z delikatnymi wyjątkami, co pewnie zdążycie zauważyć, ale tak to trzymamy się razem, wspieramy się razem, bo dla wszystkich jest to mimo wszystko ciężki czas. Jednak te emocje, po prostu ten roller coaster chyba nadal trwa u nas. No tak samo fajne jest właśnie w tym wszystkim to, że mając przyjaciół z programu, mogliśmy o tym rozmawiać, mogliśmy cały czas wszystko wymieniać sobie informacje, co oni przeżyli, co my byliśmy w tym samym położeniu. I to bardzo związało. No i to bez telefonu, miesiąc bez telefonu to jest tyle, co rok z. No kurczę, nie oszukujmy się, nie dotykamy go, rozmawiamy, jest rozmowa. Tak. No przyjaźnie się naprawdę zrobiły spore. Nie tylko między nami. Tak. Ja wam w takim razie dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że wszystkie drogi będą szły tak jak idą. Może coś się urodzi. Także dziękuję wam i życzę wszystkiego co najlepsze. Dobra, dzięki piękne. Jak na dzień dzisiejszy wygląda wasza relacja? Bo tak naprawdę finał nie powiedział nam zbytnio dużo, bo wiemy tylko tyle, że ze swojej strony Amanda chciałaś odbudować ten związek. Ty, Kornel, w pewien sposób... No już nie chciałeś tego odbudowywać, jednak weryfikacja trochę inaczej to wszystko pokazała. Głowa nie była za odbudowaniem, no najwyraźniej serce było. Posypało się trochę, nie byliśmy w stanie się dogadać. Tutaj jakby jedna strona zarzucała drugiej kosy, kto był gorszy, kto był lepszy i nie potrafiliśmy w ogóle ze sobą się dogadywać, jakby nadal próbujemy się tego nauczyć. Jest to ciężkie, bo towarzyszą bardzo skrajne emocje, jakby zaraz się nienawidzimy, zaraz się lubimy i to jest takie, to się tak przeplata i to jest bardzo trudne, więc po prostu pozostaje nam się naprawić swoje głowy. Dokładnie. To wracając do początku pytania, jak wygląda dzisiaj wasza relacja? Nie jesteśmy razem. Obecnie nie jesteśmy razem. No to w takim razie idźmy dalej tym tropem. Ja niestety wiem, jak to wygląda, bo widziałem tutaj w reżyserce. No właśnie, jak widzowie niestety nie mieli jeszcze okazji tego zobaczyć, jak na dzień dzisiejszy wyglądają wasze kontakty z singlami, którzy pojawili się? Z twojej strony była to Iwonka, z twojej strony był to Maciek. Ja z Maćkiem nie mam kontaktu od sierpnia, także dzisiaj widziałam go praktycznie pierwszy raz. Nie mamy złych kontaktów, bo pożegnaliśmy się w dobrych stosunkach, nie było tam jakiejś większej spiny. Także no dla mnie okej, jakby z jego strony spoko, gorzej z Iwoną dla mnie osobiście było to przeżycie mocne. Ale no, teraz Kornelek, jak bardzo proszę. Jak z twojej strony wygląda? Cóż, no my kontakt mieliśmy jakby do tej pory. Nie był to jakiś kontakt taki nie wiadomo jaki, gdzieś tam coś tam wymieniliśmy, jakieś tam kilka zdań, ale nie było to jakieś mega, mega powiedzmy znaczące. Ostatni raz się z nią, w sumie raz się tylko z nią widziałem. Było to w październiku pod koniec, ale to też nie było spotkanie jeden na jeden, takie typowe, więc też ją zobaczyłem po długim czasie. No ja to przeszedłem nasz teraz, jak żeśmy się spotkali tutaj na reunion, ja to przeszedłem trochę inaczej niż Amanda. Ale fakt, no nie jest to łatwe widzieć i Maćka, i Iwonę dla mnie, i dla Amandy, no bo jednak tutaj była bardzo duża krzywda jakby z naszych stron ku sobie wyrządzona. Tak, no właśnie tutaj Amanda, z twojej strony było widać multum tak naprawdę emocji, które gdzieś tam cały czas buzowały i trudno je aż było utrzymać. Gdzieś tam ta Iwona uważa, że to właśnie z jej winy takie emocje się u ciebie pojawiły? Nie, w sensie ja wiem, że
Rozsądek mi podpowiada, że wiem, że to Kornel głównie tutaj zawinił, ale jednak ja jestem niestety tak zakompleksiona, że po prostu łatwiej mi jest przelać swoją gorycz na nią niż na niego. Bo też ona jest mi obcą osobą, więc wiadomo, łatwiej jest przelać na kogoś obcego. Aczkolwiek fakt, ona wprowadza mnie w kompleksy, ja nie jestem w stanie patrzeć na tą dziewczynę, ja od razu mam widok po prostu Kornela dobierającego się do niej i nie jestem w stanie po prostu siedzieć z nią w jednym miejscu. Może kiedyś, ale na dzień dzisiejszy dla mnie to było bardzo mocne przeżycie i nie chciałabym w najbliższym czasie tego powtarzać. Kochani, wiem, że dzisiaj za wami ciężki dzień, dlatego dzisiaj tak lekko i zapytam się o taką ostatnią rzecz. Jak wyglądają na chwilę obecną wasze kontakty z innymi uczestnikami? Bo gdzieś tam słyszałem, że a to imprezy były, a to... No właśnie, jak to wygląda? No pojawiały się spotkania, imprezy, jakby ja też zaprzyjaźniłem się na przykład najmocniej z Billem, ale z większością uczestników mam kontakt, rozmawiamy i chcemy te relacje pielęgnować. Tak, ja też mam kontakt tak jakby z moją willą, że tak to ujmę, z Kornela to tylko w sumie z Billem teraz mamy kontakt, ale tak, jak najbardziej, bardzo się wszyscy wspieramy, ja z Markiem to już w ogóle rodzeństwo, a jeśli chodzi o pozostałych, no to tak jak powiedziałam, bardzo się wspieramy, wszyscy oni też mi cały czas próbowali wyprowadzić, że tak powiem, na prostą po Kornelu, także no ja jestem bardzo wdzięczna, że ich mam, serio. No bo to w sumie się podzieliło jakby. No team Kornel, team Amanda. Team Kornel, team Amanda, moja część i Amandy część. Słuchajcie, no mam nadzieję, że wszystko w waszych życiach tak naprawdę się ułoży i pójdziecie na te dobre tory i wszystko będzie dobrze. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Roxana, jesteśmy tak naprawdę po emisji programu drugiego sezonu Love Never Lies. No właśnie, jak to wygląda twoje życie na chwilę obecną dzisiaj? Bo jednak przyszłaś do programu z Markiem. Tak, zgadza się. Byłam z Markiem w programie. No niestety wyszliśmy... rozstaliśmy się po prostu mówiąc. I no przykre to jest, tak? No bo idziesz z osobą do programu, żeby jakoś to umocnić wszystko, a niestety to się rozpada w międzyczasie. Już nie daliśmy rady do siebie wrócić po. Tutaj u wielu uczestników pojawiają się takie decyzje, że jednak zostali na tej płaszczyźnie przyjacielskiej. Jak to wygląda z waszej strony? Czy w ogóle jakikolwiek kontakt macie? Ciężko to nazwać przyjaźnią, bo tak naprawdę po programie wymieniliśmy się, no wyjaśniliśmy niektóre tam sprawy, wiadomo, ale nie utrzymujemy żadnego kontaktu, więc ten kontakt dosłownie się rozpadł. To porozmawiajmy o tym, co się też działo w programie. Zacznijmy tak naprawdę, myślę, od tej relacji z Piotrem. Bo tak naprawdę, tak jak oglądałem, widziałem, że między wami coś zaskoczyło i faktycznie ty się dobrze przy nim czułaś, on widać było, że przy tobie się dobrze czuje. No właśnie, jak na to wszystko patrzysz z perspektywy czasu? Powiem tak, Piotrek jest naprawdę wspaniałym mężczyzną, jest bardzo inteligentny, dojrzały, więc... Czułam się przy nim dobrze, szczęśliwie, bo jednak niektóre słowa, które wypowiadał, nigdy nie słyszałam takich słów od Marka. Wiadomo, to było też coś nowego, innego, coś świeżego, więc no, złapaliśmy ten wspólny vibe i było okej. Po programie tak naprawdę nie mieliśmy też kontaktu, ale... Może tam powróci, bo niedawno zaczęliśmy jakiś tam malutki kontakt mieć, ale taki naprawdę malutki, więc... No to rozwiałaś tutaj trochę moje wątpliwości, bo po Instagramie Piotrka sądziłem, że to, że jest z tobą. Widziałem, że jest w związku, mówię po programie, no może jednak z tobą jest, czyli jednak nie. Nie, ja niestety, znaczy niestety. Niestety nie obserwowałam Piotrka, więc tam... nie wiedziałam, czy jest w związku, czy nie. No, to nie jest związek ze mną, więc tutaj wątpliwości rozwieję. Powodzenia mu w związku życzę ogólnie, ale okej. Okay. Jak na chwilę obecną wygląda twój kontakt z innymi uczestnikami? Bo tutaj miałem okazję zobaczyć reunion i powiem szczerze, że dużo się działo. No, reunion był mocny. Ciężko go przeżyłam, wiadomo, nikt by nie chciał usłyszeć takich niemiłych słów. Mogę tutaj dodać taką małą anegdotkę, że u nas to było wszystko podzielone na dwie grupy, tak? Marek był w sumie z samymi dziewczynami, ja byłam z Anią.
No, Ania jest Pauliną, wiadomo, no ale wszystkie inne dziewczyny tam były właśnie z Markiem, więc bardziej tam się zżyły, poznały perspektywę, wiadomo, Marka ze mną. Nie miały okazji się poznać. Może teoretycznie miały, ale nie poznaliśmy się, nie przegadaliśmy tematów, wiadomo, więc stały kurczowo przy nim. Ja z szacunku do Marka po prostu nie chcę wyciągać brudów przed kamerami, więc on miał też tutaj dominację z innymi, także nie chciałam wdawać się w dyskusję, a wiadomo, było to po prostu przykre. No taka, jeżeli... Oczywiście prócz Marka, jak wygląda relacja z innymi uczestnikami, bo gdzieś tam te relacje się tam potworzyły z tego, co widziałem. W szczególności często się trzyma jedna willa z drugą willą, znaczy jedna willa wszyscy uczestnicy, druga willa wszyscy uczestnicy. Jak to wygląda? Po programie mieliśmy okazję się spotkać, jedna właśnie willa z drugą, także z Kornelem, z Bilelem, z Anią jak najbardziej miałam kontakt, z Karoliną też, ale to już mniej na pewno. Ja dużo miałam swoich obowiązków, dużo szkoły. Jestem akurat na takim etapie, gdzie musiałam naprawdę się wziąć w garść, szczególnie po programie. Mimo, że było to trudne, więc nie przebywałam za dużo tutaj czasu w Warszawie, bo też mam dość daleko. Także nie miałam okazji za bardzo się zżyć tutaj tak bardziej głębiej z innymi, ale kontakt jakiś tam minimalny jest. W takim razie powiedz mi, co po programie, jakie są twoje dalsze plany, czy może twoje serduszko jest już zajęte? Moje serduszko jest pęknięte, więc na pewno nie jest zajęte. Myślę, że jeszcze potrzebuję dużo, dużo czasu, żeby się po tym wszystkim pozbierać, szczególnie po ostatnich wydarzeniach. No wiadomo, ciężko się ogarnąć w tak krótkim czasie. Także na razie nie przewiduję żadnych związków, z nikim nie kręcę, ani nic. No to dla mnie jest zdecydowanie za wcześnie. Myślisz, że kiedykolwiek ta twoja relacja z Markiem się tak wyrówna, chociażby, już tu nie mówię o czymś więcej, ale chociażby się wyrównała? Myślę, że po czasie, jak każdy już ochłonie, wiadomo, może kiedyś dojdzie do rozmowy. Być może, zobaczymy. Nie wiadomo. Zobaczymy, no jak to wyjdzie. Też nie jestem w stanie tego powiedzieć. Fajnie by było, gdyby wszystko sobie, żebyśmy sobie wyjaśnili, tak. Ale jak będzie, zobaczymy. A tutaj od razu przychodzi mi do głowy, czy mieliście okazję porozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło, bo jednak też tam Marek zarzucał, że ty nie chciałaś rozmawiać, w końcu nie mieliście czasu, nie widzieliście się. No właśnie, jak to wygląda? Ciężka sytuacja ogólnie z tym. To prawda, ja niestety, to był mój błąd, że nie porozmawialiśmy od razu o tym, o wszystkim, nie wyjaśniliśmy sobie wszystkich tam błędów, swoich tam sporów, konfliktów i tak dalej, ale ja jestem taką osobą, że po prostu dla mnie było tyle skrajnych emocji, naprawdę pierwszy raz doświadczyłam tylu skrajnych emocji, że nie byłam w stanie się przez bardzo długi czas ogarnąć, szczególnie, że tych emocji też było... Mimo, że były szczęśliwe chwile, to były też dużo łez, dużo smutku. Ja to też wszystko przeżyłam, no bo niektórych rzeczy bardzo niefajnych dowiedziałam się, co zrobił Marek. Także ja nie wiedziałam w sumie, czy chcę dalej to kontynuować. Tak naprawdę wracając, zdawałam sobie już sprawę, jak już te wszystkie emocje tak schodziły coraz bardziej, że chyba jednak do siebie za bardzo nie pasujemy. Wiadomo, chciałam porozmawiać, ale miałam takie obawy, że nie umiałam mu spojrzeć tak cały czas, nie umiałam mu spojrzeć w oczy i było mi po prostu ciężko, bo wiedziałabym, że z tej tęsknoty, z tego wszystkiego, to bym się prędzej przytuliła, popłakała, niż z nim na spokojnie rozmawiała i wyjaśniła to wszystko, także odkładałam cały czas tą rozmowę na później, na później, na później, no i niestety tak się przedłużyła, że to już chyba jest za późno. Ja ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że te drogi chociaż się kiedyś będą miały szansę wyprostować. Dziękuję. Dziękuję bardzo również.